Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj, jak to niedzielę, filmik z lęgów. Zaczynamy od niefajnych spraw, które wydarzyły się w hodowli. Najpierw tutaj były konury słoneczne. Niestety, ale niewyjaśnionych, no nie wiem po prostu czemu, ale samiec wpadł. Samica jest oddzielona, przeniosłem ją do innej woliery, no ale samiec niestety padł. Jak go tak przepatrzyłem, no czy tam gdzieś jakieś tam widoczne znaki, co mogłyby wskazywać na to, czemu ta papuga padła, to nic nie udało mi się ustalić. No, gdzie to, jak jest samica, no to jest to większa przypadłość, że tam nie wiem, może dostać zaparcia i mieć problem z jajkiem. No a tutaj samiec, no nie było nic po nim widać, nie był jakiś wychudzony, no był normalny, ciężko stwierdzić, co było przyczyną tego, że niestety padł. No ale nic na to nie poradzę. Są to zwierzęta, szkoda, no bo konury słoneczne to ładne ptaki, też swoje kosztują. No nie wiadomo czemu ten tak padł. Dzień wcześniej, nawet rano jak byłem, to wszystko było w porządku. Gdzieś normalnie sobie latał i wszystko, i nawet wtedy, dzień wcześniej tam wrzuciłem na kanał shortca. No i było, no można sobie tam oglądać, no z ptakiem było wszystko w porządku, a nagle no taka sytuacja. No ale na to już nic nie poradzę. Tutaj są lorysy i tutaj też teraz wszystko opowiem, sprawdzimy tylko buźki, bo też tylko te tęczowe zaglądają. Mamy tutaj 3 lorysy, a dlaczego, to już tłumaczę. Para lorys tęczowych, też tutaj były, sobie tutaj ładnie są. I samiec lorysy górskie. Jak w poprzednim odcinku pokazywałem, że lorysy górskie tam mają 2 młode, no to samica padła. No nie wiem naprawdę, co mogło być przyczyną. No był to troszkę niefajny widok, no bo gdzieś te ptaki odchowują młode, no a tu samica pada. No więc młody zabrałem do ręcznego karmienia. Tak i tak miałem je brać, ale musiałem to przyspieszyć przez to, że no po prostu no, zdechły go tak i tak, no bo sam samiec by raczej ich nie wykarmił. No więc niestety szkoda, samca przyniosłem tutaj, no i będę musiał szukać jakiś samic. Lorysy obrożne, one właśnie zostały przyniesione, jeden wolny został przyniesiony do tej klatki, co były lorysy te górskie, co miały młode, bo tam po prostu przebywam częściej i będę obserwował dokładnie, która ta para lorys obrożnych jest docelową parą, bo gdzieś tam się pomyliłem i jednak to nie było tak jak myślałem. No i muszę się po prostu przypatrzeć im i tą parę sobie wyznaczyć. No a samca albo sprzedać, albo dokupić samicę. No i też 2 samice lorysy górskie, bo tamten samiec jest jeden wolny, więc no nic. Czasami tak bywa, no szkoda. No bo to gdzieś wszystko w tym takim samym czasie, znaczy w jednym tygodniu, w odstępie tam 2-3 dni, więc no szkoda. Ale to już tyle ze smutnych informacji. A, jeszcze jest jedna smutna informacja. To taka, że tutaj są konury czarnogłowe. No i mają jedno jajko. Już tłumaczę dlaczego. To jest ta para. Ona miała 3 jajka. Jedno było puste, 2 były zalężone. I co? Przyszły takie te lekkie przymrozki znowu. No po prostu spadek temperatury, nie chcę tutaj mówić, ale wydaje mi się, że jeszcze jakieś temperatury na minusie troszkę były. Nieduże w nocy, ale były. No i co? No te ptaki po prostu troszkę, nie wszystkie oczywiście, tylko ta para.
ale troszkę zwariowały i zrobiło się ciepło. Samica stwierdziła, że to odpowiedni czas, żeby iść na lęgi. Zapominając o tym, że już te lęgi ma, bo ma te jajka, siedzi na nich, no ale zeszła z tych jajek i jedno jajko już wyrzuciłem, bo podłożyłem je tutaj pod rudoserki i pod mnichy i jedno jajko wyrzuciłem, a drugie tutaj jest. Chciałem go prześwietlić, no bo szkoda, żeby te mnichy na tym jajku siedziały, jak ono będzie zaziębnięte, jest. Ale zaglądam tutaj dzisiaj, a te jajka są skrwawione. No i tak się przyglądam tym papugom i no, nie mogę wywnioskować, skąd ta krew tutaj się zabrała. Bo no to nie jest, że to są jakieś tam gówna czy coś, tylko to są normalnie krew. I ta krew ani nie jest tutaj gdzieś na budce, ani te ptaki też nie są, żeby miały gdzieś, myślałem, że się po prostu pobiły przez siatkę, no ale no nic z tego i nie wiem po prostu, skąd ta krew tutaj się zabrała. No i ciężko mi to jako prześwietlić. No i na razie sobie siedzą, mają trzy jajka swoje i tu są zalężone, a na tych konurach na razie będą sobie na tym jajku siedzieć. To tyle z tych złych spraw, teraz same pozytywne. Ta para stwierdziła, że jednak pójdzie na lęgi, więc bardzo fajnie, zniosły jedno jajko. Tu nie będę zaglądał do tych budek, bo szkoda tych ptaków straszyć też. Ta para ma dwa jajeczka, dwa zalężone, znaczy miała pięć, dwa zalężone. Tu są mniszy, one są poza budką, pokażemy, co się u nich dzieje. Pierwsze, młode w nowej wolierze, bardzo fajnie. O, już są nawet trzy. Patrzyłem tutaj do nich może godzinkę temu. Młody był bardzo, bardzo, bardzo nakuty i już się wykluł. Więc mamy trzy młode i cztery jajka jeszcze. Zapisuję sobie, kiedy się tam wykluły. I muszę tutaj dalej sobie nadzorowywać, jak to w klucie idzie, bo na razie młode rodzice fajnie karmią młode, więc fajnie. Konury te nic, ten o tych mówiłem. Tu są te rudoserki, ten sandżyk. On jest samiec, często przysiaduje w budce, więc wydaje mi się, że gdzieś tam samice może zaraz gnać na lęgi. Te rudoserki są przeniesione, tam one były w pomieszczeniu ogrzewanym. Miały teraz dwa młode, przyniosłem je tutaj, więc młode są jakby, no, karmię ręcznie. A teraz zobaczymy. Miałem tej parze dać odpocząć, ale no, te konury padły, więc stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj przenieść. No a tutaj są budki, więc z tych budek nie ściągam. Będą chciały iść na te lęgi, to pójdą, nie, to nie. Miałem dać do innej woliery, no ale tutaj mają zdecydowanie lepiej. Te konury czarnogłowe, wydaje mi się, że gdzieś też zaraz te jajka zniosą, bo jest budka przekopana. No to się wszystko okaże. Rozelebiało lice i tutaj fajny widok, bo się wykluły już trzy maluchy. Aczkolwiek nie wiem, czy ta pa... Nie, karmią. Karmią, bo zawsze tam młody ma z jajka troszkę pokarmu jeszcze. I myślałem, że to jeszcze mają z tego jajka, ale tutaj już rodzice karmią, znaczy samica karmi. Więc ten najstarszy jest już nakarmiony troszkę. Tu jest najświeższy. Też jeszcze, jak patrzyłem godzinkę temu, to był w jajku, a już jest poza nim, więc fajnie. Na razie klucie idzie bezproblemowo. Tutaj para, która mnie najbardziej denerwuje. Ale już są w budce. Najbardziej mnie denerwuje. Ale no już się poprawiły. Miały pierwsze jajko zniosły na ziemi, później jajko zniosły, rozbiły, później jajko zniosły, rozbiły i teraz mają dwa jajka, tutaj mają trzy sztuczne i jedno takie no już do wyrzutu, ale no to nie jest po prostu jajko od nich, zostają sobie, daję najpierw sztuczne, jak te jajka rozbijają, a później takie co mam już wiem, że nic z nich nie będzie, to są puste od innych par. To podkładam właśnie, żeby sprawdzić, czy te jajka rozbijają, czy nie. Na razie to jedno jajko jest, więc
będę testował dalej, już na nich siedzą, bo są ciepłe, więc wydaje mi się, że już tamte dwa jej dam, muszę sobie zapisać, więc wydaje mi się, że pewnie jeszcze jedno, dwa się pojawią te jajka. Tutaj para rudów terek, one mają 4 jaja, ale no na razie na nich nie, znaczy to są nie jajka od nich, to jest taka sama sytuacja, tu troszkę inna, bo samica gdzieś pokazywałem w tamtym odcinku, miała problem z niesieniem jajek i musiałem jej pomóc. I pomogłem przy pierwszym, drugim, trzecie i czwarte, są bezproblemowo. I mam 3 jajka od nich odłożone. I jedno to, co się tam rozbiło, co mówiłem na filmie w tamtym tygodniu. Więc mają 3 jajka i jeszcze, no jak widzę po samicy, no to jeszcze jedno ma w sobie, więc pewnie się pojawi. Dalej, tutaj nie dzieje się nic. Tutaj też nic, tu też nic. Tu są mnichy, 4 jajka, bardzo fajna para. 4 jajka i 4 zalężone. Było 5, ale pierwsze rozbiły. Więc 4 jajka są, 4 zalężone, więc fajnie. Tu są rudosterki turkusowe, 5 jajeczek mają. Więc też fajny wynik. 3 są na pewno zalężone, a 2 jeszcze mają czas. Tą parę już pokazywałem. Konury czerwonocelne, na razie nic, więc w tej wolnie, że to by było na tyle. I robię cięcie i pokazuję dalej. Tutaj mamy tak, alferycy wielkie, są tajemnim akurat i gdzieś tam się popatrzyłem do budki i zauważyłem, że jedno jajko jest. No ale to jajko pewnie jest puste, chyba że sam już jest w pełni do rozrodu. Patagonki nic. Aleksandreczki obrożne. Samica jest w budce i ma 3 jajka, więc fajnie. Ta para miała młode, więc no wydaje mi się, że bez problemu można jakieś tam młode się pojawią na obrożnych. Mnichy, tamta para biała i żółta miały 5 jajek. Jedno już wyrzuciłem, bo obumarło. 4 zostawiłem, tam są. 2 są chyba zalężone. Więc fajnie. I tą parę zielony i żółty, jakby kogoś interesowała, to mam na sprzedaż, bo powoli sobie tak likwiduję to, żeby nie wszystko ustawić na jesień, bo to będzie wtedy ciężko sprzedać, więc wolę tak sobie po kolei, które mi tam nie pasują kolorystycznie i tak dalej, sobie sprzedawać. Rudosterki miały być na sprzedaż, jeżeli miałem prawie sprzedane. No ale stwierdziły, że jednak zmiana miejsca, gdzie są w nowej wolierze, nie zawsze po prostu tym papugom pasuje woliera, gdzie się da. Nie zawsze ten ptak tam będzie się lęgnął, więc przyniosłem je tutaj i samiczka ma 2 jajka, fajnie na nim siedzi, sami jest naprawdę bardzo no, agresywny jest. Bardzo broni samiczki w ogóle, więc fajnie. Tu jest właśnie ta wdowa. I rozelę białolicę, nie chcę do nich zaglądać. Ale mają 2 młode, fajnie się odchowują, zaobrączkowane już, więc fajnie. Tym razem na początku dobre wieści. Więc tutaj ta para ma 3 jajeczka. Nie wiem, czy te coś doniosły. Nie, te nie mają jeszcze nic, ale wydaje mi się, że to dziś kwestia czasu. No i tutaj nimfy. Troszkę jestem na nie zły, ponieważ nagrywałem tamten odcinek. Były 3 sztuki. Miały 3 młode, ale niestety nie wiem, co one zrobiły, bo 2 młode padły. Ten najmłodszy i ten biały. Budkę muszę wysprzątać, tamtego najstarszego zabrałem. Nie wiem, młode się dobrze na początku chowały. No ten jeden tam był słabszy, ale później go troszkę przez parę dni nadrobiły i już był lepszy. Wydawało mi się, że przeżyje, a one nie wiem, czy gdzieś je zadeptały, czy coś, ale po prostu patrzę do budki, a tam 2 niestety zdechły,
No a tego najstarszego też zabrałem do rocznego karmienia, bo stwierdziłem, że no nie wiadomo co im w tych głowach siedzi i czy to gdzieś tam te młode po prostu były słabsze. No, tego po tym jednym mógłbym się spodziewać, że gdzieś tam może paść, ale po tym średnim no to tak wydawało mi się, że raczej się już odchowa, więc szkoda. No ale dobrze, że chociaż tego ten jeden jeszcze jest, a ptaki może powtórzą lęgi i coś z tego będzie. Tutaj ta para, co ma 3 jajeczka. No i w tym filmie to już na tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!